Czasem wydaje nam się, że już wszystko mamy w naszym życiu poukładane, że zapanowaliśmy nad każdą częścią naszego życia i nie musimy się przejmować tym, co przyniesie jutro, bo nasze życie jest w naszych rękach, że już zbudowaliśmy sobie to królestwo. A tak naprawdę czasami jedno wydarzenie potrafi przekreślić to wszystko, co całe życie budowaliśmy. Dlatego Jezus zaprasza nas do tego, aby to życie, które jest darem, które On nam dał, abyśmy rozwijali, a szczególnie rozwijali w sobie miłość do Niego, do Boga, do drugiego człowieka. I myślę, że to jest to, o czym dzisiaj mówi Ewangelia. To są te miny, które powierzył gospodarz swoim sługom, żeby je pomnożyli. Żebyśmy tego nie zachowali, nie zakopali swojego życia gdzieś, żebyśmy nie wycofali się i powiedzieli sobie, a moje życie jest tylko moją sprawą, ale próbowaliśmy właśnie mnożyć to dobro, które jest w Twoim sercu i to dobro, tym dobrem próbowali się z innymi dzielić, żeby nie zachowywać miłości dla siebie, bo ona ma to do siebie, że im więcej jej będziesz rozdawać, tym więcej w swoim życiu jej będziesz miał. Dlatego niech to słowo, ta Ewangelia dzisiaj zaprasza Ciebie pod koniec tego roku liturgicznego, abyśmy zrobili sobie ten rachunek sumienia. Jak mnożę tą minę miłości w swoim życiu, tą minę, którą powierzył mi Chrystus. Chciejmy wykorzystać miłość w naszym życiu, by to dobro nie zachowywać tylko dla siebie, ale by ono mogło się pomnażać wokół naszego otoczenia, bo czasami narzekamy właśnie, że za mało miłości wokół nas, ale myślę, że tyle tej miłości, ile sami jej wytworzymy w naszym życiu. Dobrego.